Cristiano Ronaldo zostanie ukarany 99 batami. Gdy tylko Portugalczyk pojawi się ponownie w Iranie, czeka go aresztowanie i chłosta. Wszystko dlatego, że chciał wyrazić swoją wdzięczność za prezent, który otrzymał. Irańska niepełnosprawna artystka Fatima, malująca stopami, wręczyła CR7 jego portrety, które dla niego wykonała. Ten wręczył jej koszulkę, przytulił i pocałował w głowę. Według irańskiego prawa kobieta i mężczyzna, zwłaszcza gdy nie są małżeństwem, nie mogą dopuszczać się takiego zachowania w miejscach publicznych. Wniesiono surowe ukaranie piłkarza. No chyba, że ten przyzna się do winy i wyrazi skruchę.